Jak przygotowania pod względem motorycznym? Jak oceniasz, bo pracujecie ciężko od początku roku tak naprawdę. Tak. W tej chwili ten start na Suzuki i za chwilę mistrzostwo. No, szliśmy tak naprawdę trochę dwoma torami, bo te dziewczyny, które miały Mistrzostwa Europy w marcu, miały trochę inny cykl przygotowawczy, krótszy, taki bardziej intensywny. Natomiast dziewczyny, które mają Mistrzostwa Świata, miały trochę cykl dłuższy, bo on trwał tak naprawdę 5 miesięcy od stycznia, więc mogliśmy trochę bardziej tę formę na spokojnie budować. Część dziewczyn z Mistrzostw Europy, czyli Daria Parada i Martyna Jancelewicz, też przechodzą teraz do tego cyklu przed Mistrzostwami Świata. No i teraz tak naprawdę jesteśmy już na takim etapie budowania mocy i szybkości, więc to już nie jest taka typowa siła, to już są takie bardziej ćwiczenia eksplozywne, dynamiczne. Na treningu wydolnościowym się już bardziej skupiamy też na takich właśnie zrywach energetycznych, które są bardziej takie już specyficzne pod boks. Pracujemy też na takim treningu kognitywnym z piłeczkami, czyli refleks, koordynacja ręka-oko, czas reakcji. To ten dzisiejszy trening, na którym mieliśmy okazję być z kamerą, to nie był taki ciężki trening siłowy tuż przed startem na Suzuki. Taki typowy nie. Ten trening się w ogóle nazywa francuski kontrast. Tutaj mamy małą ilość powtórzeń, więc objętość jest mała, intensywność jest wysoka. Staramy się generować jak największą moc, właśnie po to, żeby jeszcze ten organizm i układ nerwowy nakręcić, żeby potem być w stanie zadawać bardziej takie eksplozywne ciosy w trakcie walki. Czyli bardziej chodzi o tą dynamikę i moc uderzenia, Dokładnie tak? tak. No i jak oceniasz dziewczyny dzisiaj na tym treningu? Bo widziałem, że się dużo działo generalnie. W ogóle jak miałem okazję obserwować swoje treningi, one nie są monotonne, one są bardzo urozmaicone, to też chyba pozytywnie odbierają dziewczyny, nie? No tak, no jakby taką też bardzo ważną cechą tego treningu motorycznego jest to, że on wprowadza przełamanie tej monotonii bokserskiej. Tak, no bo jak już ktoś trenuje ten boks 10 lat i robi ciągle to samo, no to też, więc to jest takie właśnie z jednej strony takie przełamanie tej monotonii, też takie właśnie budowanie odporności przed ewentualnymi urazami. No i tak naprawdę my z dziewczynami, niektóre dziewczyny z kadry juniorskiej już pracują ze mną tak naprawdę 3 lata, więc one już te ćwiczenia znają w większości na pamięć. My ciągle coś tam próbujemy nowego dokładać oczywiście, żeby one się cały czas rozwijały. No i to, co dzisiaj właśnie widzieliśmy, to była plajometria, taka właśnie w formie rozgrzewki, trochę było aktywacji, no i właśnie potem były elementy dwuboju olimpijskiego, bo robiliśmy zarzut i podrzut. No i potem właśnie mieliśmy taki krótki przysiad i podciąganie, żeby troszkę jeszcze tę siłę podtrzymać, ale też w formie takiego właśnie nakręcenia układu nerwowego przed ruchami bardziej już eksplozywnymi. Na ile te przygotowania do mistrzostw, one, znaczy te, co dzisiaj macie, są przygotowaniami do mistrzostw właśnie świata? Możemy powiedzieć, że to jest ostatni mezocykl treningowy, który będzie trwał mniej więcej właśnie miesiąc. Bo mamy Mistrzostwa Świata mamy 5 maja, teraz jest 6 kwietnia, więc mamy właśnie miesiąc do startu. Więc teraz przez 2 tygodnie właśnie skupiamy się na kształtowaniu mocy. Potem będziemy już powoli przechodzić w kierunku szybkości i tak naprawdę ostatnie 7-10 dni, też w zależności od tego, jak się będą czuły dziewczyny, czy będą bardzo zmęczone, czy będą mniej zmęczone, to już jest tak naprawdę tapering, czyli łapanie świeżości, podtrzymywanie tych najważniejszych cech motorycznych, czyli szybkości, mocy w wydolności tlenowej i beztlenowej, ale już w mniejszej objętości, a większej intensywności, żeby to już było takie bardziej w postaci tego, co się będzie działo podczas walki. Czyli tak naprawdę w tej chwili to jesteście w najcięższych fazie przygotowań, można tak to określić? Czy Najbardziej intensywnych, najbardziej intensywnych? ale intensywność niekoniecznie się wiąże z największym zmęczeniem, ponieważ już tak naprawdę teraz będziemy chcieli, żeby układ mięśniowy był mniej obciążany, żeby już nie powodować tak dużych uszkodzeń włókien mięśniowych, a bardziej właśnie chcemy stymulować układ nerwowy do tego, żeby on był eksplozywny i dynamiczny. Więc intensywność wysiłku jest wysoka, ale raczej ten trening już teraz będzie coraz mniej męczący, w takim sensie, że nie chcemy tych mięśni zakwaszać, nie chcemy jakby robić długich treningów, że po prostu już im bliżej startu,
tym te treningi będą krótsze i bardziej takie przypominające ten wysiłek, który będzie właśnie w trakcie walki bokserskiej. Więc tak jeszcze tylko kończąc, tak naprawdę najcięższa robota została już wykonana, no bo najtrudniejsze są właśnie te takie treningi siłowe, gdzie się robi dużo tych powtórzeń, duże ciężary. Teraz tak naprawdę z perspektywy zawodnika ten trening już jest taki, nawet wręcz powiedziałbym, przyjemny, bo on jest taki właśnie nakręcający. No widzę uśmiechnięte dziewczyny tylko na treningu u Ciebie, także. No tak. Dzięki wielkie w takim Dziękuję razie. Bardzo.